Lubiński kielich wspinaczkowy po raz kolejny stał się areną zmagań sportowych. Tym razem na najwyższej sztucznej ścianie wspinaczkowej w Polsce rywalizowali ratownicy wysokogórscy. Ratownictwo wysokogórskie to praca niezwykle ciężka, często decydująca o ludzkim życiu. W pracy, gdzie każda minuta może mieć decydujące znaczenie, liczy się sprawność fizyczna, której ratownikom nie brakuje. My akurat jesteśmy miłośnikami gór, nie tylko jesteśmy ratownikami w ogóle, ale zarówno jesteśmy alpinistami, jesteśmy powiedzmy taternikowymi, taternicy jaskiniowi, więc ta nasza pasja, która jakby się odzwierciedla na zewnątrz, również łączy naszą zarówno pracę zawodową, nasze ratownictwo, dlatego jesteśmy tutaj razem wspólnie z tym towarzystwem, które po prostu również lubimy i razem z nimi współdziałamy. Kto może zostać ratownikiem? Każdy, który ma przynajmniej dobre predyspozycje fizyczne i chęci, żeby się nauczyć pewnych umiejętności, które trzeba opanować w sposób perfekcyjny. Wśród ratowników, którzy pojawili się na lubińskim kielichu, nie zabrakło doświadczonych alpinistów. Niektórzy mogą pochwalić się zdobyciem kilku szczytów. Ostatnio Matterhorn, prawda, w Alpach. Jedna z najtrudniejszych gór w Europie pod względem takim wspinaczkowym. Współorganizatorem sobotnich zawodów i pokazów było Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie. Kielich jest obiektem, na którym w ostatnim czasie odbywa się coraz więcej imprez sportowych i pokazowych. Chodziło o to, żeby rozkręcić tutaj naszych wspinaczy, bo wyrosło nam nowe pokolenie. Poza tym no mamy jakiś tam autorytet u nas w klubie, którym jest Łukasz Świrk i zdobył ostatnio Puchar Świata w klasyfikacji generalnej. No i chcemy kontynuować jego pasję i jego dyscyplinę i liczymy też na jego wsparcie w tej dziedzinie. Pomimo, że zawody miały charakter typowo pokazowy, ratownicy wykazali się niezwykłą sprawnością. Są dwie różne rzeczy. Wspinanie sportowe jest wspinaniem sportowym. Przypomnijmy może Państwu, że w najbliższym czasie stanie się to konkurencją olimpijską. Natomiast ratownicy nasi tutaj górniczy też dysponują bardzo wysokim poziomem. Niejednokrotnie odnoszą duże sukcesy na arenie międzynarodowej. Lubiński kielich był areną zmagań przez 2 dni. W piątek uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w zawodach wspinaczkowych na trudność. Konkurencja polegała na pokonaniu jak najdłuższego odcinka lubińskiego kielicha. Przemków po raz 12 zamienił się w krainę winem i miodem płynącą. Tylu rodzajów smacznego efektu pszczelej pracy nie można zobaczyć na żadnej innej imprezie w regionie. Tymczasem pszczelarze szukają sposobów, by zapobiec wyginięciu pożytecznych owadów. Dla pszczół nastał bowiem trudny czas. Masowo chorują z nieznanych przyczyn. Alejka pełna stoisk z różnymi rodzajami miodów. Tych pitnych i tych do jedzenia. Pszczelarze ani na chwilę nie przestają wychwalać ich walorów smakowych i właściwości leczniczych. Na jesienną handlę praktycznie miodziki powinny, albo tu ma Pani wielokwiat, lipa ze spadzią, takim łagodniejszym jest miodem. Polecamy wrzos, to jest z Waszych regionów i jest bardzo ładny w tym roku. Jest go bardzo mało, ale jest bardzo ładny. Proszę zatem gryczany miód. Gryczany miód jest po prostu takim miodem uniwersalnym i jest praktycznie zaleczany przy schorzeniach jakichś takich wątrobowych. Oczyszcza on organizm wszystkich praktycznie toksyn, wzmacnia kości, po prostu szpik pobudza do pracy, żeby wytwarzał nam więcej czerwonych krwinek. Coraz więcej w Polsce mówi się o tym, że pszczołom grozi wyginięcie. Pszczelarze szukają sposobów, by chronić te pożyteczne owady. Polscy pszczelarze dbają o to, starają się, żeby to, co im przez zimę zginie, żeby to w ciągu lata rozmnożyć. Przez odkłady, przez chwytanie roi, które wyjdą z innych uli. Także staramy się utrzymać ten stan, który mamy, no a może jeszcze powiększać. A miodek lubi prawie każdy, niezależnie od wieku, statusu czy wykonywanego zawodu. Potwierdzali to wszyscy, którzy przyjechali na święto. Ja średnio zjadam gdzieś na granicach od 5 do 6 sam. Oczywiście kilogramów w ciągu sezonu. Zakupiłem 11 litrów miodu, bo ja miód używam, bardzo lubię, wszelkiego rodzaju, i akacjowy, i spadziowy, no jakie tylko były. Myślę, że to akurat nie dobre miejsce, też i próbowałem nalewek, przyznaję się. Przemkowskie Święto Miodu i Wina z roku na rok staje się coraz większą i bardziej urozmaiconą imprezą. Oprócz tytułowych miodów w programie imprezy znalazły się m.in. pokaz zabytkowych aut czy parada motocykli.
Plac zabaw sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych, system nawadniający roślinność przez cały rok, odnowiony amfiteatr to tylko niektóre zmiany, które wprowadzone zostaną w Parku Miejskim w Polkowicach. Władze gminy uchyliły dziś rąbka tajemnicy, bo rewitalizowany park jest szczelnie ogrodzony. Modernizacja Parku Miejskiego w Polkowicach nie obyła się bez wycinki niektórych drzew, które od lat były nierozerwalną częścią zielonego serca miasta. Wycięliśmy dużo drzew. Wycięliśmy 64 topole. Wielkie, stare już topole, które nieraz już groziły, stwarzały niebezpieczeństwo przebywania tam osób. Bardzo dużo posuszu, wielkie 30-letnie albo starsze topole. Wycięliśmy 64 sztuki, ale nasadziliśmy 90 nowych drzew, a w ogóle nasadziliśmy 271 nasadzeń sztuk, bo oprócz drzew sadzimy również krzewy i inną roślinność. Roślinność będzie nawadniana w nowoczesny sposób poprzez specjalny, skomplikowany system irygacyjny, który kosztował ponad 500 000 zł. Jest to kilkanaście kilometrów rur instalacji i końcówek, zraszaczy różnego rodzaju, począwszy od tryskaczy poprzez kropelkowe zraszanie. Do tego jest hydrofornia, do tego jest zestaw zbiorników, które mają tutaj częściowo magazynować, a częściowo uzdatniać tę wodę. Ale to zapewni przez cały okres bonitacyjny pewną stałą zieleń, jej zachowanie w takich warunkach, które będą cieszyć. To nie będzie podatne na okres suszy. W tym momencie po prostu cały rok będziemy mogli tutaj cieszyć się tym parkiem. Na terenie parku stoi już plac zabaw, na którym dzieci będą mogły m.in. uczyć się wspinaczki górskiej. Urządzenia przypominające skałki sprowadzono z USA. Wyglądają na lekkie, jednak każda z nich waży po kilka ton. Jak zapewniali urzędnicy, spełniają one wszelkie normy związane z bezpieczeństwem. W parku znajdzie się również dużo więcej ławek i miejsc do odpoczynku, także czynnego. Bo mamy ponad 5,5 tysiąca m² chodników do dyspozycji, dzięki czemu będzie można bardzo atrakcyjnie w parku przebywać, bo i można będzie uprawiać sporty. Myślę, że bieganie i rolka, deskorolka to tam się pojawi. Modernizacja Parku Miejskiego nie obejmuje amfiteatru. Budowla pozostanie więc w takim samym kształcie, ma być tylko odświeżona. Ciekawe rozwiązanie zastosowano w miejscu trawnika, który znajdował się niedaleko muszli koncertowej. Po imprezach organizowanych w amfiteatrze trawy w tamtym miejscu nie zostawało zbyt wiele. Teraz nie będzie już z tym problemu. Nie chcieliśmy wszystkiego zabetonować, gdyż powodowałoby to w okresach opadów potężny spływ wód i musielibyśmy tutaj jakąś dodatkową instalację kanalizacji deszczowej robić. A chcieliśmy te wody jednak zostawić tu na miejscu, w końcu to jest park. No i do tego, żeśmy tutaj w tym celu wyszli naprzeciwko tym potrzebom i zastosowaliśmy posadzkę, która jednocześnie jest przepuszczalna, więc jakby jest naturalnym też takim gruntem. Przepuszcza wodę, a z drugiej strony można po niej chodzić w normalnym obuwiu. Inwestycja będzie kosztować ponad 6 000 000 zł, z czego 2 miliony to pozyskane na ten cel środki unijne. Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik zapowiedział, że zgodnie z planem modernizacja parku ma się zakończyć w grudniu tego roku. Z otwarciem władze chcą jednak poczekać do wiosny i najprawdopodobniej uroczyste otwarcie Parku Miejskiego odbędzie się 9 marca 2013 roku. Na ten dzień zaplanowano trzeci bieg na obcasach, organizowany w Polkowicach z okazji Dnia Kobiet. Panie będą więc mogły wypróbować na swoich szpilkach nowe nawierzchnie i chodniki wokół amfiteatru.